Kolaż to technika artystyczna polegająca na łączeniu różnych materiałów. Mogą to być obrazki, obrazy, fotografie, gazety i oczywiście rysunek odręczny. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić po pierwsze kolaż cyfrowy, a po drugie kolaż ruchomy. Do dzieła! Dzisiaj nie będziemy potrzebować nożyczek, kleju, fotografii, obrazków. Przyda nam się tylko iPad i połączenie do internetu. Zacznijmy od znalezienia materiałów. Ja posłużę się stroną mojego ulubionego muzeum z Amsterdamu, Rijksmuseum. Znalazłam sobie tutaj taki piękny bukiet kwiatów. Zaraz go ściągnę. Mogę też po prostu zrobić zrzut ekranu, przypominam. Wystarczy przyciągnąć penem w ten sposób. Od dolnego lewego rogu ekranu. Ok, mamy już bukiet. Teraz przydałaby się może jakaś fotografia, tak dla odmiany. Otwieram apkę Unsplash. I na Unsplashu niektóre muzea i zbiory archiwalnych zdjęć mają swoje konta. Tutaj mam austriacką bibliotekę i fajne zdjęcie skaczącej do wody pływaczki. Tego użyjemy. Nasza pływaczka będzie wskakiwać do bukietu kwiatów. Ściągam zdjęcie. I wracamy do mojej ulubionej aplikacji Procreate. Otwieramy nowy plik. Wstawiam teraz mój bukiet. Oto i on. Mogę go ruchami dwóch palców dostosować do wielkości ekranu, jak widzicie. O. I teraz otwieram dodatkową warstwę, tutaj w prawym górnym rogu ekranu. I wstawiam moją pływaczkę. I teraz, co zrobić, żeby te dwa obrazy do siebie pasowały? Naszą pływaczkę trochę zmniejszymy, my wciąż gestami. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Kilka razy ją zwielokrotnie. W ten sposób. Ok. I teraz, moi drodzy, posłużymy się opcją tworzenia animacji. Na razie to wygląda bardzo skomplikowanie, zaraz wszystko zrozumiecie. Kluczyk. Obszar roboczy, wspomaganie animacji. I teraz, jak widzicie, na dole pojawia nam się taka ścieżka pojawiających się po sobie obrazków. Każdy z tych obrazków to nasza osobna warstwa. I ja teraz, zobaczcie, wyłączę sobie większość tych warstw po to, żeby skupić się na obróbce każdej z nich. Nasza pływaczka. Właściwie można to zrobić jeszcze łatwiej. Najpierw wytnę ją z tła. O, w ten sposób. A, z tym rysikiem wszystko jest o wiele łatwiejsze. Kopiuj i wklej. Usuwamy warstwę, która jest nam niepotrzebna. I zostaje nam sama pływaczka. Wycięliśmy ją trochę niedbale, jak nożyczkami. Wtedy jest fajny efekt. Zwielokrotniam naszą pływaczkę. I teraz, pamiętając wciąż, że mam na dole oś do animacji, będę tą naszą wycinanką trochę przesuwać. Pierwszy obrazek z kwiatami blokujemy jako tło, a kolejne są kolejnymi klatkami naszej animacji. Więc tak, pływaczka najpierw skakuje od góry, później coraz niżej. Widzicie, jak ją przesuwam? Niżej. I będzie wskakiwać w kwiaty. Więc zaraz, o tutaj może jeszcze ją powielimy. W
Więc zaraz przytnę ją troszkę, żeby wyglądało tak, jakby zanurzała się w bukiecie. O, tak. No, fajnie byłoby się tak zanurzyć w zieleni. Swoją drogą wiecie, że jednym z pierwszych kolarzystów był Pablo Picasso? Ale takich ruchomych kolarzy na pewno nie robił, a już na pewno nie na iPadzie. No dobrze, to teraz sprawdźmy ustawienia. Zmniejszymy trochę liczbę klatek na sekundę i zobaczmy, jak nasza pływaczka wskakuje. Został jakiś brudek, czyszczę go i... Gotowe! Teraz możemy zapisać ten plik jako animację i wykorzystywać gdzie chcecie, na przykład na Instagramie. A na koniec mam dla Was zadanie. Jeżeli stworzycie taki kolaż, wyślijcie mi go proszę na Instagramie. Otagujcie mnie albo wyślijcie w wiadomości prywatnej. Oto namiar na mnie. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja lekcja kolażu ruchomego i spróbujecie sami zrobić taki w domu. Do zobaczenia następnym razem. Pa!